Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w tej chwili w Tatrach, dokładnie na Polanie Chochołowskiej. Nagrywam tutaj kolejne materiały edukacyjne, żeby przekazać wiedzę i żeby ta wiedza była podana w sposób interesujący. Po drugiej stronie linii jest Paweł Kowaliszyn. Cześć Pawle, witam Cię serdecznie. Witam Cię serdecznie. Jaka u Ciebie pogoda jest? U mnie pogoda jest słoneczna, ale dzisiaj jest stosunkowo wiecznie. Ja w tej chwili jestem w walijskiej miejscowości Weser, mniej więcej około 25 km od lotniska Liverpool i jakieś 60 km od Manchesteru. Paweł jest absolwentem Akademii Foto-Oko. I dzwonię do Pawła, żeby dowiedzieć się, jakie były okoliczności powstania tego dyplomu, ponieważ Paweł wstąpił do, mogę tak ze spokojnym sumieniem powiedzieć, do elitarnej grupy absolwentów Akademii Foto-Oko. Pawle, powiedz mi, jak to u Ciebie było od pomysłu do realizacji, bo wiem, że nie było łatwo. Dlaczego wstąpiłem do Akademii Foto-Oko? Chciałem sobie coś trochę w życiu zmienić i po przejściu sztuki walki, na kulturystykę, jakieś jazdy na rowerze, nie dała mi do końca satysfakcji i chciałbym sobie kupić taki prezent, żeby się trochę pouczyć, trochę pozwiedzać i wybrałem aparat fotograficzny. Poszedłem do sklepu, kupiłem nowy aparat fotograficzny. Jedna osoba, która chciała mi pomóc, ale tak nie za bardzo ona wiedziała, jak to się zabrać i stwierdziłem, że kupuję aparat lustrzany, lustrzankę cyfrową, ale z założeniem takim, że nie będę robił zdjęć na automacie. Pojawiły się problemy, no i znalazłem za pośrednictwem tam YouTube'a jakieś szkoleniowe i zapisałem się na Akademię Foto-Oko, to było jakieś 5 lat temu. I skończyłem ten kurs Akademia Foto-Oko jakieś półtora roku. Jechałem na 3 razy Lanzarote, ale były fajne kadry, ale takie objazdowe, nie za bardzo nadawały się na dyplom. W tym roku na Sylwestra pojechałem ucieczkę taką sylwestrową tygodniową drugi raz i już bardziej podszedłem do tematu, bo myślałem na programie, że razem 3000 zdjęć. Braliśmy do pracy po długiej selekcji 85, które jeszcze parę mi się spokojnie nadawało, ale żeby nie zatrudniać widza, były wystarczające te kadry i tu jest materiału, żeby przystąpić do obrony pracy. Czyli ten twój drugi wyjazd był już bardziej świadomy, on był już po zakończeniu, można powiedzieć, tego programu edukacyjnego w Akademii Foto-Oko, prawda? Tak, tak. W Akademii Foto-Oko nie tylko jest nauka, nie tylko jest ocenianie zdjęć co wtorek przez prowadzących, ale jeszcze również Szymon dołącza w ramach tej szkoły czasami bonusy, takie jak fotografia dziecięca, dodatkowe webinary są organizowane, zresztą portret biznesowy dla ludzi z wadami, jak do tego podejść. I z jednym wykładów, który niesamowicie rozwój pracy dyplomowej był z Karolem Niedartowiczem w ramach szkolenia też w tym miejscu, gdzie Szymon teraz jest. Był szkolenie łączone z kursem, który później był w sprzedaży w ramach Akademii Foto-Oko. Ja zakupiłem ten kurs, posłuchałem wywiadu, co tam Karol Niedartowicz oferuje i jak on opowiada. Bardzo mi się spodobała jego droga, w ogóle sukcesu, jak do tego doszedł, jaki teraz jest w miejscu. Ja zakupiłem ten kurs, tylko to była górska fotografia, a ja pomyślałem, że ja lubię góry, ale bardziej mi do jeziora, do mórz. Jadąc za do Lanzarote pomyślałem, że zrobię coś takiego, ale nad morzem. Takich kursów bardzo zachęcam, bo rozwijają możliwości, tak, że nie tylko jest ta szkoła, nie tylko manualne ustawienie aparatu i zdjęcia, dodatkowe są poza materiały, poza zamówite wnioski, ja wyciągnąłem i dzięki temu obroniłem się w Akademii Foto-Oko. Jestem szczęśliwy, że mogę dołączyć do tego grona 5 absolwentów. Paweł, powiedz o samej pracy. To nie jest taka cieniutka broszurka, tylko to jest 100 stron, 130 stron, coś koło tego, prawda? Tam jest 140 stron. Moim celem było nie tylko napisanie przewodnika, jeżeli chodzi o Lanzarote, bo takich publikacji jest pełna na rynku, również umieszczenie tego w formie fotograficznej, takiej fotowyprawy, gdzie umieściłem w paru sekcjach. W jednej sekcji były opisy takich top 10, co warto zwiedzić. To były raczej takie komercyjne wycieczki, nie ukrywam, że skorzystałem akurat z wycieczki fakultatywnej autobusem, to było wyjście z autobusu, 5 minut na zdjęcie z powrotem, to takie ogólne, żeby widz miał obraz, gdzie się wybiera, ale też poświęciłem na to czasu i już w następnej wycieczce wynająłem samochód na 3 dni i już mając plan konkretny, co chcę zwiedzić, już więcej poświęciłem czasu na te kadry. Takie już bardziej wyszukane, takie perełki wyspy. Paweł, troszeczkę się napracowałeś przy tym. Pewnego maila odczytałem i widziałem, że już jesteś zmęczony tym tematem, no bo z broszurki, czy z folderu, czy z katalogu, który pierwotnie miał być zrealizowany, zrobiła się gruba księga, gruby przewodnik. Po prostu napisałeś książkę, zrealizowałeś książkę. Mało tego, nie tylko zrobiłeś zdjęcia, napisałeś tekst, ale również, co jest bardzo, ale to bardzo trudnym, jeszcze nikt tego w Akademii nie zrobił, a mianowicie dokonałeś praktycznie samodzielnego składu edytorskiego, co również jakby ustawiło poprzeczkę bardzo wysoko. Możesz powiedzieć o tych trudach troszeczkę? Teraz to już o tym mówić, bo one pojawiły się w jakimś czasie i dzięki twojej pomocy ja je szybko rozwiązałem. Widziałem, jak to można zrobić tym programem, którego korzystałem. Na początku celowo myślałem, że napiszę sobie taki w Wordzie parę stron i się uda, no, ale niestety tutaj nie poszedłem na łatwe rozwiązania. Czasami to było takie, że przedstawiałem, że tu chodzi o to wyprodukowanie zdjęć na stronie, tekst pod zdjęciami, żeby też był w dobry sposób rozmieszczony i przede wszystkim równo na tych samych zdjęciach, tak? Żeby tak na wszystkich stronach było mniej więcej taki sam poziom. Długi był okres realizacji tego, bo jak już miałem zdjęcia na komputerze, wszystko to jakiś pół roku zajęło pisanie. To jest też taka informacja dla kandydatów czy osób, które by chciały dołączyć do Akademii Foto-Oko czy realizować dyplom, że to jest kawał pracy, ale powiedz, czy w końcu opłacało ci się to, że tak powiem, w cudzysłowie? Ja, Szymonie, teraz dostałem jakby nowe życie z nowymi perspektywami, tak? Po pierwsze to przestałem się zajmować problemami jakiegoś takiego dnia codziennego, które czasami nie dotyczą samego ciebie, ale całe sprawy jakieś polityczne czy coś takiego, to mnie to w ogóle nie interesuje. Jeżeli mam jakiś zły dzień, czy coś mnie tam zdenerwuje, czy tam w pracy, czy tam gdzieś indziej na ulicy, to ja po prostu biorę aparat, biorę statyw, biorę narzędzia, które się nauczyłem dzięki Foto-Oko i idę planuję robić zdjęcia. Tak? To po pierwsze. Po drugie mi otworzyło dużo horyzontów, że pisząc tę pracę tak się wiele nauczyłem. Ja miałem zawsze problem z selekcją zdjęć, a tutaj już ten problem mam. Przy tym ogromie pracy już zniknął. Ja teraz idę na jakąś podróż, to zrobię jakieś, załóżmy, 150-200 zdjęć, to nie ma problemu. Przy pierwszej selekcji już potrafię te perełki wybrać, a resztę do kosza. Otworzyło mi po prostu nowe horyzonty. U ciebie taką wartością jest to, że nie, że chcesz zarabiać na fotografii, czy skomercjalizować tę fotografię, tylko po prostu twoja jakość życia się zwiększyła. Po prostu czujesz się lepiej fotografując, masz z tego satysfakcję i po prostu no, żyje ci się lepiej. Nie przejmuję się takimi problemami, to nie było biorę aparat i robię. Nie pozostało mi nic innego, jak życzyć ci dalszych takich wypraw, dalszych realizacji. Masz już taką ścieżkę wydeptaną, jak to powinno wyglądać, bo rzeczywiście realizacja była długa, ale szlifowaliśmy tę pracę, szlifowaliśmy, było wiele konsultacji, jakichś drobnych poprawek, tak więc przeszedłeś cały taki proces od pomysłu przez realizację, fotografowanie oraz skład graficzny, a później korygowanie, zwracanie uwagi, co naprawdę jest ważne i gdzie są błędy, gdzie są takie punkty krytyczne. Więc życzę ci więcej takich realizacji i radości z fotografowania, radości z życia. Gratuluję ci, że się obroniłeś. Jesteś dokładnie 10. absolwentem Akademii Foto-Oko. No i cóż, życzę ci, Paweł, dobrego światła. Bardzo dziękuję tobie oraz prowadzącym wykłady wtorkowe panu Andrzejowi Leszczyńskiemu oraz włożony i dzięki tym cennym uwagom tutaj być w tym miejscu, co jestem. Paweł, dziękuję ci bardzo za rozmowę. No i cóż, wszystkiego dobrego ci życzę. Trzymaj się, pozdrawiam ciebie.